wierzę! Nie wierzę! Do Lewandendanda. Gdzie on w ogóle jest? Ja pierdolę, w zajeździe. Serio? I znowu triatlon na 5 km. Tyłek wypnie, cycki wystawi i myśli, że wielka pani. Chłopów chcą nam zbałamucić. Prawda, bo to wszetecznice i łajdaczki. Czyżbym tu widział hipokrytkę? Zła jestem. Powinnam wydoić krowę. Doszliśmy do pieprzonego zajazdu. Co tak się ruszy? Aha, tu jest błotko. Jakieś wieści? Tak, zrobiłem co trzeba. Pochowałem twojego towarzysza. A więc... No i dalej czeluści jakieś mnie otaczają. Gdzieś w zapadłej wiosce. To był godny pochówek. Ma nawet własny sarkofag. No cóż, w takim razie mogę z czystym sumieniem wyruszyć do Wyzimy. Nie zapomniałeś o czymś? No tak, aha. To twoje 200 urenów. O, pójdziemy sobie, bo mamy przy okazji po drodze do naszej Abigail. Mikstura jest już gotowa? Tak, Alvin, wypij to i żadnego marudzenia. Gorzkie. Mówiłam, żebyś nie marudził, a teraz mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie, nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem. What the fuck? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji. Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze, wykrzywione alkoholem i pożądaniem. Różnij ją. Pokaż jej, że jesteś mężczyzną. O kurde, złoto. Dobre. Złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć. Kara ostateczna. Kto na nią zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie boi się śmierci. Jest śmiercią. Jak chcesz pokonać ludzką podłość, łowco bestii? Mieczem? Ty, który umarłeś, a wciąż chodzisz po drzewach. Powiedz mi, kto jest winien? Kto mnie wezwał? Wystarczy. Co za demon. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc 7 sfer opuść to ciało, zaklinam cię, odejdź. Chcę mi się spać. Aha, dosyć szybko. Alvin, do łóżka. Przed tobą był tu inny wiedźmin, Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Wcześniej nie powiedziałeś mi o tym. Bywaj. Muszę iść do Wielbnego, przekazać mu informację o bestii. Czyli odnośnie tego Alvina. No i dalej, kurwa, trip zajebisty. Kurwa, z punktu do punktu. Czy to jest... Nie wierzę, po prostu kurwa nie wiesz, co to jest. Ruchałabyś się? To pierwsze miłe słowa, jakie usłyszałem. Lubię przyjezdnych. Taki... Kwiatów co prawda nie mam, może na winogrona się rzucisz. O, cukrowa lalka. Schowaj to. Wiem już, skąd wzięła się bestia. Wiedźma? Ją... Nie. Bestię sprowadziła ludzka niegodziwość. W wiosce musiało dojść do jakichś zbrodni. Aby zabić bestię, będę musiał dokonać sprawiedliwego osądu tej sytuacji. To ciekawa informacja. Kiedy owieczki błądzą, dobry pasterz musi nawrócić je na właściwą drogę. Inaczej pożre je wilk. Dowiem się wszystkiego i znajdę sposób, by zaradzić problemowi bestii. Muszę zebrać mieszkanie. Zrobiłem już wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś. Gdzie jest kry... Przychodzisz w odpowiednim momencie. Idź do karczmy. Niedawno zajęli bandyci z Salamandry. Ja pierdolę. Znowu. W starym domu karczmarza. Olaf powinien mieć klucz. Wiedźminie. Tak? Nic. Niech wieczny ogień świeci nad twoją duszą. Lepiej niech nikt nie wychodzi teraz z domu. Nie chciałbym, żeby ktoś postronny ucierpiał. Tylko powiedzcie, że to nie jest to, co ja myślę. Powiedzcie, że nie idę teraz do karczmy.
Ja pierdolę, to jest jebany symulator biegania. Dobrze, że w ogóle ścieżkę zrobili po wektorze, bo tak to mnie zdzierżył. O, coś tutaj się kroi. Nie, proszę, zostawcie ty, mnie! To jest ten tekst w ogóle. W ogóle sytuacja z. Zaraz inaczej zagruchasz. Przypowiedni Alwina. Trzymaj łapy przy sobie, palancie! Patrzcie, jaka ostra. Ty, ten w ogóle ma gołbabkę na tym. Na. Wytatuowaną na ciele. Pamiętacie tę panienkę od Mikula, tę Ilzę. Też niezła była. Ilzę to chyba to, którą zapaliśmy w tym. U guli w tej kaplicy. To kto? Też jesteś nowy. Pewnie tam rzuciła ją, rzucili ją. Tu czekać, tak jak nam. Albo sama. Chodź, zabawimy się. Doszedł do wniosku, że musi popełnić samobójstwo. Zanim szef po nas przyśle. Ta bo nie mogła znieść tego. Żaden z was jej nie tknie. To, że została zgwałcona. A to niby czemu? Jesteśmy tu, żeby się zabawić i nikt nam tego nie zabroni. Czyżby? Zabijecie to. No, ja was zabiję wszystkich. Kutasciarze! Ty! Skąd ty masz tego broń? W każdym razie nie powinieneś takiej mieć, bo ja ją powinienem mieć. Te kombo są zajebiste. O, 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 coś mi dziabnął. O, za nie kombo, no. Jesteś bezpieczna, my lady. Ale Geralt, oni się przyjeżdżą na zabieg koleżeński, więc... Nic z ruchania będzie. Wszystko w porządku. Tym bandytom udało się mnie zaskoczyć. Nie zdążyłam uciec, tak jak reszta wieśniaków. Zabili też karczmarza. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. Karczmarza. To ja od niego miałam wziąć kluczyk. Nieźle ich poszatkowałeś. Wiesz, chyba nie będę dłużej zwlekała z wyjazdem do Wyzimy. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Odprowadzę cię. Jak widzisz, okolica nie jest zbyt bezpieczna. Nie kłopocz się o mnie. Salamandry ci się wymkną, jeśli będziesz tracił czas na odprowadzanie mnie. No racja. Poczekam tu na ciebie. A kiedy będziesz kopał im tyłki, dołóż jednego kopniaka ode mnie. Spoko. Nie omieszkam. Wrócę tu po ciebie, Shani. Będę czekać. Ciało kaczmarza. O. Sprawdzę, co ma w kieszeniach. Nie, nikt na to nie wpadł. O, idę tyle ekwipunku, a znalazłem klucz w tym miejscu. Dobra, luz. Ja bym wziął tą maczugę, tylko... Tą maczugę nie można zmienić. Chodzimy na zewnątrz w ogóle, jaka jest sytuacja z tymi brońmi. Czemu nie mogę atakować? W ogóle, gdzie mam podążać w tej chwili? Aha, do kryjówki salamandry. Chyba dobrą drogę obrałem. W dupie. Tam trzeba iść. Dlaczego nie mogę używać moich czarów? Ja tylko, że wciskam jedynkę, ale to nie działa. O, o, o. Pachołki salamandry. Co jeszcze, że będzie fight? Gdzie masz haracz, kolego? A temu co, wybili wszystkie zęby? On się pyta, jaki haracz. Spoko. Słyszałeś, Greg? Chodzi mi o dzieciaki, ćwoku. Przepuść mnie, chcę wejść do środka. Nic z tego. Jak nie masz haraczu, to się stąd zabiera. On, no faktycznie, chyba stawił wszystkie zęby. W takim razie porozmawiamy inaczej. I już jesteś trupem. O, jest, jest, jest. Dobra, testujemy. Nie, 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 to jest słaby broń. Mieczek jest o wiele lepszy, w ogóle mam gombosy na niego. Twoja kolej, stary. Jeszcze krwawił przez chwilę. Trzeba wyrzucić tą maczugę, bo ona jest w tej chwili nam niepotrzebna. Z tego względu, że możemy wziąć sobie oczywiście jakiś mieczyk. Temerski miecz, ten, który straciliśmy wcześniej. Coś czuję, że to będzie konkretny dalej wpierdol, to by to się będzie, to będzie pilnował w środku. Bo to były tylko pachołki. O, zajebiście. O, tak by teleport rzuciło. O kurde, czemu? What the fuck? A, z tego co widzę, to kurde, to trzeba tonę kupić i zrobić tych fiolek. No to nikogo dookoła nie ma. Salamander po prostu przyszły i koniec. W ogóle nawet żadnego śladu człowieka nie ma w ogóle dookoła. Ale do wszystkie potrzeby sobie zapiszemy. Sprawdźmy, co nas teraz tu czeka. Wcześniej w ogóle oczywiście weźmiemy sobie jakieś żarełko. Nie, to jest w ogóle, to jest poronione. Jak ja tu mam walczyć?
Co tu się dzieje? W tym domku. Na wpół zjedzone ciało. Ja pierdolę. Sprawdźmy w ogóle, jak się tym zachowa. Nie jest oczywiście na osełkowana, ale on to zrobi. What the f... O kurde! Teraz pojedynczo mogę! Przebiję się przez jakieś drzwi! O kurde, jakim cudem? Zadarłeś salamandro! I też mogę pojedynczo atakować ich! I każdy pierwszy poszedł! Po kolei panowie. Jak... gdzie to się wbiłem? Dzięki temu trikowi, co ja w ogóle zrobiłem teraz, jestem w stanie w ogóle ich pokonać! Ty, to jest... może to jest Herst? Jest Herst! Jest! Padł! Ja pierdziel, jakim cudem? Wbiłem... Oh my god! Nie wierzę, po prostu kurde nie wierzę. Sakowałem grę! Gdyby nie to, to bym kurde padł tam kilka 40 razy. Klapa, 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 dobra. Te pakunki przypominają towar Harena, które uratowałem przed utopcami. Sukinsyn handluje z salamandrą. Aha, to Haren. Idziemy do jaskini. Co tam się dzieje? Będę musiał poszukać innego wyjścia. Nie ma żadnej drabiny, po której mógłbym wejść z powrotem na górę. Aha! Jest kolejnych czterech. Mamy Herstal salamandry, ale mamy więcej miejsca. Co się dzieje? Długo ci zeszło, wioskowy hycnu. To masz wszystkie zęby. Twoi ludzie jakoś nie chcieli umierać. Macie coś, co należy do mnie. Nie, nie mamy. A ty pracujesz dla gwałcicieli i morderców, podobnie jak twój poprzednik. Berengar? O kurde. Ten głupiec gdzieś uciekł. W czasie naszej krótkiej znajomości był bardziej rozmowny od ciebie. Zresztą nic dziwnego. Azar Javed potrafi być przekonujący. Właśnie, to miałem samo zapytać. Kim jest Azar Javed? Szefem szefów i potężnym magiem. Nie tobie się z nim mierzyć. Przekonamy się. Odwagi ci nie brakuje, Wiedźminku. Przekonamy się, jak zaśpiewasz, gdy Azar weźmie się za ciebie. Powiedziałeś, że pracuje dla morderców? Jeden z tych zawszonych wsiurów, Odo, przyszedł tu kiedyś, żeby się dowiedzieć o sposób na zabicie wojownika. Powiedzieliśmy mu, że taka żałosna, zapita kupa gówna jak on może tylko śnić o walce z prawdziwym żołnierzem. Dobra, pogadaliśmy sobie. Troszkę prawdę. Czas na zabawę. Poczekaj, nie wiemy, gdzie są rzeczy, których szukasz. Co? Zabrali je prosto do bazy w Wyzimie. Nie mamy ich. Teraz się boicie? Tym gorzej dla was. Graj, muzyko. Dobra, jest jeden. A to jest kolejny hersz, ten kurem, który ma w cholerę HP. Dam radę wypić? Dam radę wypić, świetnie. Żarcie. Zatrzymali się! Ja pierdzielę, jakie te bugi w grze mnie ratują, to tyle. Ty, dalej uciekli. What the fuck? Jest! Pachołka zabija kurę automatycznie. Pi, 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 uciekaj. Dobra, jest, 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 jest. Teraz to z tym sobie poradzę, mam nadzieję. Jest, 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 jest. Już nie staraj się atakować. Jest! Nie! Ja pierdolę! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę!
Fuck yeah! I co teraz, kurwa, kutasia, żujebany? Oh my god, nie wierzę! Udało się, w końcu! Ale fajnie, masz miecze! Fuck yeah! Co ty robisz? Wielebny powiedział, żebym poszedł do tego opuszczonego domu i że ktoś będzie o tam kurde. A to skur... Skurwysyn. Nie jest. Podsłuchałem, jak mówił, że zabiorą nas do Wyzimy. Jebani, wszyscy w ogóle w zmowie. Muszę udać się tropem salamandry. A teraz, dzieci, chodźcie ze mną. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej jaskini. Tamta ściana wygląda na dosyć słabą. Może dałoby się ją rozwalić. Spróbujmy. Możemy sobie przynajmniej rozdać 3 punkty w zręczności. I wszystko rozdane, okej. Tutaj są jakieś szkatułki. O kurde, pochodnia. Alvin, dobra. Tak jak mówiłeś. Abigail. Co ty tu robisz, Wiedźminie? A ty, Wiedźmo? Czary czynię. A co? Strasznie śmierdzą i dymią te twoje czary. Bo to potężne zaklęcia i składniki. Muszą wystarczyć na całą wioskę. Jak to? Wyjrzyj z jaskini. Widzisz ten tłum z pochodniami? Przyszli po mnie. Spalić wiedźmę, krzyczą, to ona bestię przyzwała. Aha. A to się bronić muszę. Bestie przyzwały ludzkie niegodziwości. To mnie wcale nie dziwi. Mikul, poczciwy strażnik przy bramie. Czy wiesz, że zgwałcił tę dziewczynę, Ilse? Oh, fuck. Popełniła samobójstwo. A ty sprzedałeś... To ja mówiłem wam! A ten pijaczek, Odo, zabił swojego brata dla pieniędzy. Wielebny wygnał swoją córkę, która nabawiła się brzucha. Jest teraz dziwką w Wyzimie. Haren za garść złota sprzedał wiewiórki straży miejskiej. Wiedziałaś o tym wszystkim, ale nic nie zrobiłaś. Ja pierdolę. Niby czemu miałam coś robić? To moi klienci. Wszyscy zaopatrują się u mnie w trucizny, eliksiry miłosne i insze wywary. To ich sprawa, jakich używali. Teraz już rozumiem, dlaczego nęka was bestia. I rozumiem też, że muszę wskazać, kto zawinił. Zostań tu ze swoim kotłem. Pójdę pozmawiać ksiądz z ludźmi na zewnątrz. Wszystko winę księdza. Nie pozwól im mnie skrzywdzić. Gdybyś mnie bliżej poznał, zrozumiałbyś, że nie jestem taka zła, jak twierdzą wioskowi. Tak uważasz? Sam się przekonaj. Jesteśmy tu sami i mamy mnóstwo czasu. Czyżby coś sugerowała? No, ja tylko na jesteś to czekałem. Jesteś bardzo piękna, Abigail. Chętnie poznam cię bliżej. I? Jakąś kartę odzyskałem? A, oni się w tle bzykają. Jaki przerywnik! Serio? Dobra, jak dała się wyruchać, to trzeba jej pomóc. Do walki! Idź powoli, daj mi to. Masz tutaj. Zawieź się ze mną i robię. Mam nadzieję, że to nie chciał się.